Dzień dobry Państwu, Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, gorąca atmosfera polityczna, gorąca atmosfera, która jest związana również z kwestią bezpieczeństwa, również z tym, co dzieje się na granicy, z tym również, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. W tej odsłonie pytamy, czy Janina Ochojska wsparła Kreml. Drodzy Państwo, wszyscy wiemy, że słowa mają swoje konsekwencje, zwłaszcza te słowa, które padają w przestrzeni publicznej, te słowa, które padają w polityce, i o tych słowach, o tych konsekwencjach będę rozmawiał z Państwa i moim gościem, a jest nim Stanisław Żaryn, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, temat Janina Ochojska i jej aktywność, która polega na akcentowaniu działań Straży Granicznej, na akcentowaniu działań przedstawicieli lasów, leśników. Tutaj Janina Ochojska twierdzi, że służby stosują nielegalne pushbacki, mówi o wielu innych kwestiach, które mogą wydawać się szokujące. Niedługo przywołamy właśnie te wypowiedzi, o których wspomniałem. Jak pan odbiera aktywność deputowanej do Parlamentu Europejskiego? Czy słowa Janiny Ochojskiej mogą mieć takie właśnie konsekwencje, że będą wykorzystywane przez Kreml? Na pewno trzeba tak zakładać, bo Rosja bardzo dobrze wie, co dzieje się w polskiej przestrzeni informacyjnej, co dzieje się w polskiej debacie publicznej, i wybiera sobie te tezy czy te opinie, które są dla nich, dla Rosjan korzystne. Nie tylko bardzo promuje takie tezy, ale również może na przykład je wykorzystać przy okazji wysłania wniosków o ściganie Polski przez trybunały międzynarodowe. Może próbować wykorzystywać to do tego, żeby takie działania natury formalnej przeciwko naszemu krajowi prowadzić. Ale ja bym się cofnął, żeby dobrze ocenić to, o czym mówimy, do początku presji migracyjnej, którą widzieliśmy na naszej granicy z Białorusią. Bo o ile nie udało się Białorusi i Rosji przełamać naszego oporu na granicy w roku 2021, o tyle niestety udało się rozpętać pewną wojnę informacyjną i włączyć w nią szereg środowisk również w Polsce, które działały de facto na rzecz propagandy białoruskiej. I Janina Ochojska pozostaje do dzisiaj niestety zaangażowana w takie działania informacyjne, które zdecydowanie służą propagandzie naszego przeciwnika. Skoro mówimy o aktywności Janiny Ochojskiej na forum Parlamentu Europejskiego, to może teraz przywołamy wypowiedź deputowanej dotyczącej właśnie sytuacji na granicy. Ta wypowiedź padła w kontekście wystawy, jaką organizowała Janina Ochojska w Parlamencie Europejskim. Poprosimy właśnie o tę wypowiedź deputowanej do Parlamentu Europejskiego. Mogą to być mury czy pushbacki. Dlatego pytam rządzących, czy naprawdę do ochrony granic potrzebne nam jest okrucieństwo? Czy ochrona granic musi zaprzeczać wartościom humanitarnym i pomocy ludziom potrzebującym pomocy? Chcę również zapytać rządzących, jak wyobrażają sobie przyszłość migracji? A nie była to jedyna wypowiedź Janiny Ochojskiej dotycząca tego tematu. Ta wypowiedź akurat była jeszcze w jakimś sensie wyważona, mieściła się w jakichś ramach. Zdecydowanie ostrzejsze słowa padły na antenie TOK FM. Poprosimy teraz o zaprezentowanie właśnie tej wypowiedzi Janiny Ochojskiej. Myślę, że ofiar tej granicy jest o wiele więcej. One albo są w jakimś zbiorowym grobie, bo nie zdziwiłabym się, gdyby w czasie, kiedy była zamknięta, był zamknięty dostęp do granicy, po prostu pozbierano ciała, żeby no, nie było tych dowodów, tak? W tej chwili mówi się o prawie 300 osobach, które zaginęły. Ofiary granicy, zbiorowy grób, pozbieranie ciał.
Panie ministrze, no te słowa rzeczywiście mogą mrozić krew w żyłach i te słowa zostają gdzieś w przestrzeni informacyjnej. Dobrze wiemy, że w dobie krótkich, mocnych przekazów te słowa na pewno będą rezonować. Jak można przeciwdziałać, jak strona polska chce przeciwdziałać temu, żeby taki przekaz nie poszedł w świat? Jednak mówimy o osobie, która jest zasłużona, zważywszy na swoją działalność publiczną, mam tu na myśli przede wszystkim wieloletnie szefowanie polskiej akcji humanitarnej, jest jednak deputowaną do Parlamentu Europejskiego, więc te słowa z racji funkcji pani Janiny Ochojskiej mają jakąś wagę i te słowa padają w takim momencie. Co tutaj państwo planują zrobić, aby ten przekaz był właściwy, żeby ten przekaz nie sprawiał, że Polska, państwo, które stanęło w pierwszej linii pomocy Ukrainie napadniętej przez putinowską Rosję, była traktowana jako krwawy reżim, który prześladuje ludzi na granicy? Mamy szereg działań i tego typu aktywności, które wpisują się w oskarżenia kolportowane przez białoruską propagandę. To, co robimy, to przede wszystkim edukowanie społeczeństwa, pokazywanie zarówno społeczeństwu w Polsce, jak i poza naszymi granicami, że to są absurdalne kłamstwa, ale absurdalne kłamstwa, które nie tylko są nieprawdziwe, ale również wpisują się w to, co kolportuje Białoruś i Rosja od wielu miesięcy. Ja przypomnę, że te same absurdalne idiotyzmy mówił pan Emil Czeczko, czyli człowiek, który zdradził Polskę, przeszedł na stronę białoruską i kolportował dokładnie te same absurdalne insynuacje. Panie ministrze, skoro pan wspomniał o Emilu Czeczce, to pozwolimy sobie tylko przywołać tweet, jaki popełnił wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, właśnie dotyczący tegoż dezertera. Poprosimy właśnie o zaprezentowanie tego wpisu. Widzimy informację o tym, że na Białorusi powstała fundacja imienia Czeczki. Właśnie minęła rocznica śmierci polskiego dezertera. Tutaj wiceminister Romanowski postuluje, aby Janina Ochojska była pierwszą laureatką tej nagrody. Oczywiście to wpis z przymrużeniem oka, ze znakiem zapytania, no ale wiele mówi o tym przekazie Janiny Ochojskiej, o tym też, o czym wspomniał teraz pan minister. Czy pan też widziałby Janinę Ochojską w roli laureatki takiej nagrody? Na pewno wpisuje się ona w te działania, które prowadziono za pomocą Emila Czeczki. Ja przypomnę, że on też oskarżał Polskę o tuszowanie masowych morderstw rzekomo prowadzonych na granicy polsko-białoruskiej. Więc Janina Ochojska powtarza te same absurdalne tezy. Dlatego pokazujemy zbieżność tego, co mówi pani Ochojska, z tym, co wytworzyły przemysł propagandowy rosyjski i białoruski. Ale również i tu jest bardzo dobry krok ze strony Lasów Państwowych, ze strony leśników polskich. Doszło do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez panią Janinę Ochojską, bowiem ona sobie pozwoliła na oskarżenie konkretnej formacji, konkretnych osób o prowadzenie działalności przestępczej, czyli o tuszowanie zbrodni popełnianych rzekomo na naszej granicy, przy naszej granicy z Białorusią. I rzeczywiście to jest dobry krok, bo prokuratura powinna tutaj sprawdzić, czy pani Ochojska ma rzeczywiście jakąś wiedzę, czy też kolportuje kłamstwa i bzdury po to, żeby prowadzić jakąś działalność publiczną czy polityczną. Na pewno mamy do czynienia z takimi słowami, które mają swoje oddziaływanie, będą miały swoje oddziaływanie i będą wykorzystywane przez reżimy, które są agresywne wobec naszego kraju. A przypomnijmy, że każde słowo rzucone w świat czy w media może być, mieć skutki nie tylko tu i teraz, ale również w perspektywie długofalowej. Czy nie zaskoczyła pana kwestia poruszenia Lasów Państwowych przez Janinę Ochojską? Do tej pory, jeżeli mówiło się o sytuacji na granicy, zazwyczaj obiektem krytyki, celem tej krytyki, ataków były przede wszystkim osoby związane ze Strażą Graniczną, funkcjonariusze tej formacji. Teraz mówi się o przedstawicielach Lasów Państwowych. Mówi się w szczególnym momencie, kiedy kwestia lasów jest gorącym tematem politycznym i to niekoniecznie związanym z funkcjonowaniem wschodnich reżimów. Czy tutaj można już mówić o pewnej korelacji? Czy jest to raczej trochę mówienie na wyrost, przypisywanie pewnych intencji, które być może nie wystąpiły?
Trudno mi tutaj przesądzać. To oczywiście jest pewne wnioskowanie czy analiza, która może być dobrze uargumentowana, bowiem rzeczywiście Lasy Państwowe były ostatnio przywoływane w debacie publicznej w różnych aspektach, ale być może to też było tak, że po prostu pani Janina Ochojska postanowiła dokleić do tej sprawy jakąś formację czy instytucję tylko dlatego, że tak jej się wymyśliło, albo pokazując, chciała pokazać, że to nie tylko Straż Graniczna, ale również inne instytucje państwowe są wykorzystywane rzekomo do niecnych działań przy naszej granicy z Białorusią. Tutaj nie chcę wchodzić w spekulacje. Widzimy wyraźnie, że Janina Ochojska od dłuższego czasu powtarza tezy, które mogłyby paść zarówno ze strony bardzo agresywnych propagandystów białoruskich czy rosyjskich, jak również właśnie ze strony tej pani europosłanki. A to jest już bardzo niepokojące, bowiem jest to osoba, która ma duże pole oddziaływania zarówno na polską przestrzeń i opinię publiczną, jak również na swoich kolegów z Europarlamentu chociażby. Także to jest zdecydowanie działalność, którą należy ocenić jako szkodliwa i niebezpieczna dla Polski. Pan minister wspomniał tutaj o reakcji Lasów Państwowych, o złożonym zawiadomieniu, ale warto też zwrócić uwagę na reakcję ze strony innych przedstawicieli państwa, reakcję ze strony samego prokuratora generalnego. Może teraz poprosimy właśnie o zaprezentowanie wypowiedzi ministra Zbigniewa Ziobry. Pani redaktor, porusza mnie to, że pani Ochojska, europosłanka partii Donalda Tuska, uczestniczy w propagandzie Łukaszenki i Putina. Nawet Łukaszenko nie wymyślił tego, aby obciążać polskich leśników odpowiedzialnością za chowanie gdzieś w tajnych grobach uchodźców, co kłamliwie przedstawia pani Ochojska. Tyle minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Rzeczywiście propaganda ze strony Mińska nie szła w kierunku obciążania sytuacją czy też wyimaginowanymi dramatami, problemami Lasów Państwowych. Te oskarżenia padały właśnie pod adresem Straży Granicznej. Teraz mówimy o Lasach Państwowych. Panie ministrze, no mówimy o propagandzie Kremla, mówimy o propagandzie Mińska, mówimy o tym, że przekaz Janiny Ochojskiej w pewnych elementach powiela to, co mówią właśnie reżimy, no ale podkreślam, cały czas mówimy jednak o deputowanej do Parlamentu Europejskiego osobie, która przez wiele lat pełni funkcję szefowej Polskiej Akcji Humanitarnej. No jej działalność przez lata była doceniana. Warto też jednak zwrócić uwagę na pewne dodatkowe kwestie. No jest to osoba niepełnosprawna, jest to osoba, która boryka się z ciężką chorobą. W przekazie czysto medialnym odnoszenie się w sposób krytyczny do takich tekstów może być problematyczne. Czy tutaj państwo mają sposób na to, aby odpowiadać, jednocześnie nie negować dotychczasowego dorobku Janiny Ochojskiej? Bo pamiętajmy o tym, że cały czas jej działalność na rzecz humanitaryzmu, na rzecz pomocy słabszym będzie tutaj akcentowana. Na pewno musimy się skupiać na analizie i krytyce konkretnych wypowiedzi osoby, która się wpisuje w działania rosyjskiej czy białoruskiej propagandy. To nie ma nikt na celu atakowania całego życia i całego dorobku pani Janiny Ochojskiej. Natomiast to, co ona robiła w przeszłości, co dobrego robi dzisiaj, nie może być uzasadnieniem dla tego typu ataków informacyjnych na Polskę, na polskie państwo i polskie struktury, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszego kraju. Ja przypomnę, że Janina Ochojska bardzo wcześnie włączyła się w pewną debatę dotyczącą tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej i konsekwentnie niestety wywiera presję na polski rząd, polskie władze, żeby zdecydowały się przyjąć ten szlak migracyjny z Białorusi do Polski i działać na innej zasadzie niż nasza taktyka w tej chwili zakłada. A zatem Janina Ochojska w tym wątku realizuje
nie chcę wchodzić w motywację dlaczego, ale realizuje pewną presję psychologiczną po to, żebyśmy w Polsce de facto zgodzili się na stały szlak migracyjny wiodący z Białorusi na zachód, a na to zgody być nie może. I tutaj bez względu na to, jakie zasługi ma pani Janina Ochojska, nie możemy być naiwni i nie widzieć tego, w którą stronę zmierza jej aktywność i jej presja, którą próbuje wywierać i na Polskę, i na polską opinię publiczną, i na polskie władze. Postawić kropkę. Stanisław Żaryn, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, był państwa i moim gościem. Serdecznie panu dziękuję, panie ministrze. Dziękuję również państwu. Już teraz zapraszam na kolejną odsłonę naszego spotkania. Zostańcie z nami.